Okej, dzisiaj przyjemnie jest mi gościć Rafała Nieśmiałe. Znamy się, graliśmy w Freestyle Team przez długie lata. Teraz grasz u Adiego w drużynie A. Z sukcesami, bo awansowaliście do drugiej ligi, dobrze myślę? Do drugiej ligi, okej. Dzisiaj mecz przed wami z NRF-em. Powiedz, czy czujecie się na tyle mocni po zmaganiach w poprzednim etapie rozgrywek i czujecie, że czeka was zwycięstwo? No myślę, że ciężki mecz przed nami, ale jesteśmy bojowo nastawieni. Co prawda w ostatnim meczu troszkę nam nie poszło po naszej myśli, ale wiem, że jak się zepniemy, to i z tymi silniejszymi na papierze też możemy powalczyć. A jak twoje statystyki, Rafał, w tym sezonie? Oj, nie wiem. Nie liczę. Czyli na Król Strzelcu widzisz? Zobaczymy. Dobra. Lecimy Nieśmin dalej. Pierwsze pytanie, twoja ulubiona drużyna piłkarska. Jestem ciekawy bardzo. No to lokalnie to wiadomo, że Lechia Gdańsk, a jeżeli o kluby europejskie, to Manchester United. A no to i moja ulubiona ekipa, Manu. Jestem po prostu sympatykiem, nie? Tak sobie spoglądam. Nie jestem jakimś turbofanem, ale tak sobie spoglądam, nie? Ale rozumiem, że finał z 99 roku, co z Bayernem grali, pamiętasz czy nie? Miałem wtedy... Czekaj, 3 lata. Nie, czekaj. 6 lat, no to nie, to nie pamiętam. Dobra, wychodzi na to, że ja jestem taki stary. Okej, to jest straszne, dobra. Czyli Manchester i Lechia Gdańsk. O dziwo rzadko pada w sumie tutaj Lechia Gdańsk, mimo że mamy ligę w Gdańsku, to naszą lokalną drużynę rzadko kiedy podają zawodnicy ligi. Pytanie numer 2, Rafał. Otóż, kto jest dla ciebie najlepszym zawodnikiem w PL3? Kto wywarł na tobie największe wrażenie? Wiem, że Adrian i ja na pewno, natomiast myślę, że też pewnie twój wieloletni kolega. Oliwier, mam rację? Tak, dokładnie. Dla mnie właśnie taki topowy gracz w tej lidze to właśnie Oli Bławat. Pozdrawiam serdecznie. Oli, pozdrawiamy ciebie i szanujemy oczywiście za grę, za to jakim człowiekiem jesteś też, ale faktycznie za grę bardziej, okej, okay. Ale faktycznie potrafi znakomite bramki strzelać, bardzo zjawiskowe są te jego strzały, i które wpadają do bramy w okna w ostatnich minutach, bardzo ciekawie to wygląda. Trzecie pytanie, wasze cele na ten sezon, jak znam waszego kapitana, to pewnie mistrzostwo. No myślę, że mistrzostwo byłoby fajne, ale ogólnie będziemy zadowoleni ze strefy medalowej. Czyli podium będzie w porządku, a mistrzostwo to, jakby rozumiem, jest taki bonus. Tak, dokładnie, no. Okej, okay, dobra. Czwarte pytanie. Twój najbardziej pamiętny mecz w naszej lidze. Jestem ciekawy, czy to będzie mecz we Freestyle Team, czy w drużynie A, czy może jeszcze u Trojana, RKS Hufdu. Kurde, ciężko mi powiedzieć, bo w sumie trochę już tych meczy było. Nie jakoś mega dużo, ale jednak trochę było. Wiesz co, ciężko. Nie przychodzi mi nic na myśl. Pamiętne czasy były w RKS Hufdu, bo tam zrobiliśmy dwa awanse i z trzeciej ligi do drugiej i z drugiej ligi do pierwszej. Więc może tak bym powiedział, że ten okres jest taki pamiętny bardzo. Ale tak meczu to nie powiem ci teraz. Okej, dobra. Myślałem, że coś jednak wygospodarujesz z Freestyle Team, ale bo ja pamiętam twój mecz, kiedy przesądziłeś o losach zwycięstwa. Tak było. Co to był za mecz? Znaczy, myślę, że graliśmy w Sopocie na Ogniwie, ale nie pamiętam, gdzie to było. Znaczy, nie gdzie było, tylko nie pamiętam, z kim to było dokładnie, ale wiem, że przesądziłeś o losach zwycięstwa i faktycznie zdobyłeś tą najważniejszą bramkę. Lecimy dalej. Piąte pytanie. Wtedy się utrzymaliśmy, czy co? Tak, udało nam się utrzymać. Niech będzie ten mecz wtedy. No. I teraz, Rafał, do kogo porównałbyś swój styl gry? Rozumiem, że Messi i Ronaldo to jednak zbyt słabi gracze, więc może jeszcze kto inny? Jakiś Pele, Maradona? Nie, do Zlatana. Do Zlatana. Okay. No, rozumiem, że głównie poprzez bramki, które strzelasz, wyjątkowe. Tak, zdarzy się, że piętą wejdzie. Dobra, czyli mamy nowego Zlatana. Wzrost trochę inny, ale umiejętności te same. Fryzura też. No ale Zlatan ostatnio bramę strzelił w Milanie, także coś się dzieje. I ostatnie pytanie, co gdyby nie piłka? Czym byś się zajął? Jakim sportem albo jakim zajęciem, gdybyś nie chodził grać w piłę?
Kurde, ciężko mi powiedzieć. Karling dla mnie zawsze był ciekawy, więc może karling. No, bo to takie strategiczne w sumie, więc może karling. O stary, nie wiem co masz w tej głowie, skoro karling jest twoim ulubionym sportem po piłce. W takim razie, Rafał, życzę ci zwycięstwa w dzisiejszym meczu i żebyś, że kiedyś, jak już przestaniesz grać w piłkę, żebyś się realizował w karlingu. Dzięki.